Co tu jest? Co, trzymam w ręce, to kawałek kartonu, papieru. I kiedy go rozłożyć, okazuje się być tubusem. Ale co ciekawe, w środku pustym. Tak? Wierzycie mi na słowo państwo? Nie, ja wiem. Nie, takim facetom jak ja nie wierzy się na słowo. Ja zawsze muszę dowodzić tego, co mówię. I dobrze, bo gdyby tak nie było, to mógłbym pracować w radio na wolę przed państwem. Pusty tubus. Kiedy przykryję to krzesło, to już go nie widzicie, tego krzesła, ale symbol na kartonie informuje państwa, w jakiej pozycji znajduje się krzesło w środku kartonu. Tak? O, dobrze. Tak, trzeźwy widz. Jeszcze nie śpiący, prawda? Tak, nie przeoczył ważnej rzeczy. No przecież oparcie jest na dół, a tu oparcie było do góry. Wy musicie o tym pamiętać, mili państwo, bo ja wam nie powiem, jak to się robi. Żeby rozszyfrować sekret, musicie wnikliwie uważać cały czas. Odwróciłem, ale niepotrzebnie zadałem sobie tyle trudu, bo mogłem tylko odwrócić o. To. I na jedno by wyszło. Ale co ciekawe, kiedy odwracam ten symbol, odwraca się również krzesło w tubusie. No, no ja tu jestem od tego, żeby robić niemożliwe rzeczy. No, no nie wierzę. Ten, no, kłopotliwego dzisiaj widzę. To ja jeszcze raz pokażę, dobrze? Odwracam krzesło, symbol, i krzesło znów się odwróciło. Prawda? Nie, oczywiście. No przecież byłoby obrazą zdrowego rozumu, gdybym ja oczekiwał, że państwo dacie wiarę takiej niedorzeczności. Przecież ten mebel nie może tu się obrócić w środku z powodu obrotu takiego kartonika. No, fizyka na to nie pozwala. Żeby obrócić to krzesło w kartonie, co trzeba zrobić? Obrócić cały karton. To jest jedyna logiczna droga. No, 360 stopni obrotu, krzesło się odwróciło o 360 stopni. Ale co ciekawe, kiedy obracam karton o połowę, to znaczy 360 przez pół, 180, dziękuję, o połowę, to krzesło w kartonie obraca się logiczną koleją rzeczy o pół obrotu, prawda? I stoi już do góry nogami. No ale to jest... Naprawdę to wszystko dla mnie? Bardzo dziękuję. Szczerze mówiąc, po tym numerze spodziewałem się czegoś więcej. Ale nie to, żebym się skarżył. Nie. Czasy takie, biorę, co państwo dają i jestem z tego powodu szczęśliwy. To jest logiczne, prawda? Nie? No to jeszcze raz dla pana w białej koszuli. Odwrotnie wkładam krzesło do kartonu. Karton odwracam o pół obrotu i krzesło dokonuje razem z nim obrotu o połowę i stoi już w naturalnej pozycji. Kiedy pierwszy raz oglądałem ten numer, jednej rzeczy nie rozumiałem, bo to wszystko było jasne. Kiedy dokonać obrotu nie o pół, ale o ćwiartkę, czyli o 90 stopni, no jak to krzesło ma się obrócić o 90 stopni? Ono się obraca o 180 stopni i to jest coś, co mi trudno na podłożu logicznym państwu wytłumaczyć. Ale wy już, mili państwo, domyślacie się, jak ta sztuka funkcjonuje. Tak, tak. Muszą być, mili państwo, dwa krzesła. Oczywiście, że dwa krzesła. No bo przecież z jednym ten numer nie wyjdzie, a trzy nie zmieszczą się do środka.